Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tworzeniu własnych kadridży do Easy Flasha na Commodore 64. W zasadzie ten temat miałem już poruszyć jakieś 2 tygodnie temu. Nakręciłem nawet odcinek, ale zanim zdążyłem go opublikować, doszedłem do pewnych nowych wniosków. Znalazłem lepszy moim zdaniem program do tworzenia własnych kadridży. No więc dziś jakby poprawka i kręcę ten odcinek od nowa. Zapraszam wszystkich do dzisiejszego odcinka. Dobrze, słuchajcie, na początek może powiem, w jaki sposób pozyskuję pliki dla kadridża Easy Flash. Wraz z kadridżem dostałem taką oto płytkę, gdy zakupiłem kadridż. Na tej płytce mam katalog gry na EF3 i tu mam pełen zestaw gotowych, już przygotowanych prosto dla Easy Flasha kadridży, które wystarczy tylko wgrać. W niektórych przypadkach są to pojedyncze gry, w niektórych na przykład kompilacje, tak jak tutaj 60 gier w jednym. Prosta sprawa, podpinam do peceta przez kabel USB, wgrywam do mojego Easy Flasha, mogę grać. Kolejny sposób, dla tych, którzy oczywiście nie mają tej płytki, to jest strona, która się nazywa Members, nasz adres jest membersop.tusnet.com.au. Tutaj jest strona poświęcona Easy Flashowi, można ją dość łatwo znaleźć przez Google. I tu na tej stronie, oprócz przydatnych programów, o których za chwilę, są też gry. Jest też zestaw gier, albo przygotowanych już dla Easy Flasha, część z nich mam właśnie na swojej płytce, albo niżej kadridże, które ukazały się na Commodore 64 i które przy użyciu odpowiedniego programu, z których można złożyć jakby taką swoją składankę gier na Easy Flasha. W ogóle możemy utworzyć kadridże z dwóch rodzajów plików. Pierwsze to są pliki CRT i te właśnie mamy tutaj. Tutaj wszędzie są to obrazy kadridża, więc pliki CRT. I drugi rodzaj plików to są pliki PRG. Pliki PRG to są to standardowe pliki programów na Commodore 64. I wszystkie gry, na przykład jednoplikowe na Commodore 64, mają właśnie rozszerzenie PRG. No i teraz, jakiego programu użyć, żeby taki własny kadridż zbudować, jeżeli no nie mamy tych gotowych kadridży na Easy Flasha. Tutaj polecony jest program o nazwie Draco Easy Flash CRT Maker. I właśnie ten program wykorzystałem 2 tygodnie temu, próbując budować własne kadridże. Program wygląda dość ładnie, ja go teraz może spróbuję odpalić. Gdzie ja go tutaj mam? Dobra, chwila, małe cięcie. Dobra, program odpalony. No i idea działania jest prosta. Przeciągamy albo metodą przyciągnij i upuść, albo przy pomocy add dodajemy pliki. Tutaj sobie muszę je znaleźć. Pliki albo najlepiej CRT, a więc pliki kadridży. Przykładowo mam tu CRT, kadridże jakieś tam, ale to są kadridże, o, na przykład jakieś Battlezone. Mogę sobie dodać, tak, mogę sobie dodać dalej Donkey Konga. Mogę dodać sobie jakieś tutaj Klauna. No i mogę próbować dodawać również pliki PRG. Ale tu niestety napotkałem na mały problem, a mianowicie, owszem, niektóre pliki można dodać, z innymi jest problem, czyli na przykład nie chcą się dodać, ale jeśli dodamy pliki PRG do naszej listy, to bardzo często próba eksportu kadridża zakończy się tym, że kadridż nam się wyeksportuje, jakiś taki bardzo mały, no i nie nadaje się do użytku na Easy Flashu. Więc uważam, że ten program nie jest po prostu najlepszy. Natomiast na tej stronie, którą wam przed chwilą pokazywałem, jest też propozycja drugiego programu i to jest program ten. NDF Pack CRT Maker. Wygląda on co prawda no graficznie gorzej, ale moim zdaniem działa dużo lepiej. I właśnie przy użyciu tego programu pokażę wam, jak tworzę kadridże na Easy Flasha. Jeszcze jedna rzecz, ponieważ możemy tu użyć również plików
PRG i któryś z moich widzów zapytał, skąd biorę pliki PRG. Otóż pliki PRG no, można znaleźć w internecie, wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Nie jest tak, że są tu tylko pliki albo obrazy dyskietek, czyli D64, albo obrazy taśm D64. Można też znaleźć pojedyncze pliki PRG, bo większość tych gier, które były na kasetach, niektóre gry, które również były na płytach, były po prostu jednoplikowe, czyli były to pliki PRG. Na takiej stronie, która się nazywa Planet Emunet, jest to strona chyba po francusku, o ile się nie mylę. No, są tu różne rzeczy do różnych komputerów, między innymi do Commodore 64. Jeżeli sobie go wybierzemy, no to tutaj mamy aplikacje, kompilacje gier i tutaj mamy w różnych formatach CRT, D64, D81, są to wszystko obrazy dyskietek, ale mamy też w formatach PRG, czyli na przykład tutaj jakieś dema, a tutaj na przykład jakieś gry. I na przykład możemy sobie Gianna Sisters ściągnąć. No, widzimy różne wersje w formie pliku PRG, a więc w ten sposób możemy pozyskać plik PRG. Możemy pozyskać pliki PRG jeszcze w inny sposób, a mianowicie możemy je spróbować wyciągnąć z obrazów dyskietek. Służy do tego program, który się nazywa bodajże, jak mam tu gdzieś zainstalowanego, Dir Master. O właśnie, mamy taki program o nazwie Dir Master, który pozwala nam otworzyć jakąś tam dyskietkę i na przykład wyciągnąć z tej dyskietki pliki PRG. Oczywiście ja w tej chwili otworzyłem taką dyskietkę, z której wyciąganie plików PRG nic nie da, ale spróbuję może jakąś inną. O, mam Pit Stopa. Akurat tu też nie bardzo, bo jednak to jest gra typowo dyskietkowa. Ale są czasem takie dyskietki, które niby są, takie gry, które są niby w formacie dyskietek, a jednak gra, która na nich się znajduje, jest jak najbardziej jednoplikowa. Ja tu na przykład kiedyś zakupiłem, pokazywałem w którymś filmie, taką koszykówkę nową. Tak, chwila, zobaczmy czy tu. Ale nie, tu chyba nie mam plików. No ale na przykład może z tej. O, mamy plik D61. A w środku pojedynczy plik basket. Czyli ten plik basket mógłbym sobie najzupełniej w świecie metodą przeciągnij upuść wyciągnąć na pulpit. I teraz mam plik PRG, który mogę użyć w kadridżu do Easy Flasha. Dobra, więc teraz mniej więcej pokazałem, skąd brać pliki PRG, skąd można wziąć pliki CRT i teraz jak zbudować własną kompilację na Easy Flasha. Dobra, słuchajcie, ten program uruchomię już na tym moim laptopie, który mi służy jako takie wsparcie do retrosprzętów, na którym również będę przegrywał potem do Easy Flasha. No i ten program nazywa się NDF Pack. Jest to program no, trochę bardziej, można, słabiej wyglądający graficznie niż ten poprzedni. Odpala mi NDF GUI. No i mamy program, który posłuży nam do stworzenia własnego kadricza. Dobra, zasada jest ta sama co w tym poprzednim, czyli dodajemy sobie pliki, mogą dodać pliki CRT i pliki PRG. Dobra, gdzie ja tu znajdę? Favorites, nie favorites. My computer. I teraz mam tu mój folder z różnego rodzaju plikami do Commodora i przykładowo mam kadridże CRT, tak? I z tych kadridży mogę sobie coś dodać, tak? I tak zrobimy. Dodam sobie grę Batman. Ok, duża gra, która no, zajęła mi dość dużą ilość na kadridżu. Mogę sobie dodać jeszcze powiedzmy Decathlon. Ok. Dobra, co jeszcze mogę dodać? Hero. Ok. Dobra, jak widzicie, tutaj są różne typy kadridży. Decathlon i Hero to są kadridże
Normal 16 bodajże, tak, a więc te, które obsługuje Easy Flash. Natomiast Batman Cadridge Ocean, on zdecydowanie więcej zajmuje miejsca. Gdzieś nawet czytałem, że powinien być co najwyżej jeden taki cartridge na takiej kompilacji do Easy Flasha, bo jak jest więcej niż jeden cartridge Ocean, no to mogą być z tym pewne problemy. Dobra, do tego spróbujemy dorzucić pliki PRG, które też sobie tu gdzieś znajdziemy. I tutaj mam gry w formie PRG, czyli na przykład Gianna Sisters, River Ride, no i koszykówka International Basketball i powiedzmy jeszcze One on One i jeszcze takie demo z Amigą, którą też już kiedyś widzieliście. Dobra. Jak widzicie, no jeszcze mam na tym kadryżu dość sporo miejsca, 706 KB, więc jeszcze mógłbym tutaj wrzucać, ale już tego robił nie będę. Mogę tutaj jakby uporządkować te moje gry w kolejności alfabetycznej. Ale co coś ta słaba ta kolejność alfabetyczna? Aha, najpierw są PRG, a potem są kadridże. Ale to nie widzę tylko. No dobra, niech będzie. Coś tu się posortowało, nie wiem w jakiej kolejności. Tu chyba można by było to też ręcznie przesuwać. O, da się, dokładnie. No i dobra, no i teraz skoro już taki kadrycz sobie stworzyłem, no to wystarczy, że go zapiszę. Zapiszę go sobie tutaj w moich grach dla Easy Flasha. Nazwa. próbny.crt. No niestety tu trzeba dodawać ręcznie te rozszerzenia, bo inaczej się nie dodadzą, ale prawda jest taka, że jakbyśmy nawet nie dali rozszerzenia, to spokojnie możemy to przegrać do Easy Flasha i będzie działał. Dobra, ok. No i dobra, sprawa w zasadzie kadridż jest gotowy. Teraz wystarczy odpalić Easy Transfer, wybrać Write CRT, wybrać nasz kadridż, próbny, otwórz, no i przegrać do komodorka. Słuchajcie, już tu sobie muszę, ja już tu mogę odpalić w zasadzie, a zaraz przełączymy się na komodora. Dobra, tu odpalone. Teraz przeniesiemy, przeniesiemy nasz statyw. Musi lekko podwindować. Uruchomił się EasyProc, więc program służący do przegrywania, do jakby zapisu danych na Commodore. Dobra, return. Musimy wybrać wolny slot. Ja tu zastąpię może ten Turbo Charge. Tak, usuniemy wszystkie dane, jakie są w tym slocie. No i rozpoczyna się operacja kopiowania. Im większy kadrycz, tym wiadomo, to dłużej trwa. Ten kadrycz nie jest jeszcze jakiś taki strasznie duży, więc liczę na to, że to pójdzie w miarę szybko. No ale może to już widzieliście, nie będę was tutaj znudzał. Małe cięcie, jak się wgra, to włączę kamerę z powrotem. Dobra, kadrycz już się nagrał. Dajemy nazwę. Kompilacja, enter, congratulation, sprawa załatwiona. Menu i nasza kompilacja jest gotowa. Ten program, który wam pokazałem, niestety nie robi takiego ładnego menu, jak robił tamten wcześniejszy, ale niemniej jednak wszystko powinno tutaj śmigać. No spróbujmy sobie odpalić może International Basketball, więc plik PRG na początek. Dobra, gra ruszyła. Nie wiem, czemu mi to tak strasznie miga ten obraz. Oddalę. Dobra, no i tutaj widzicie koszykówka
różne opcje do wyboru, poziomy trudności. No, taka dość stara gra, ale całkiem fajna, można sobie się w nią całkiem fajnie pobawić. Dobra. Tu zmiana kolorów. No, nie mam podpiętego joysticka, żeby odpalić tę grę. Dobra, zrobię małe cięcie i może jakiś joystick sobie podłączę. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Jak widzicie, gra w wersji demo już mi się odpaliła. Wszystko pięknie, ładnie działa. To nie ja gram, to jest takie demo. Joysticki sobie podpiąłem, ale zanim zdążyłem zacząć grać, no to mi się włączyło demo. Może kiedyś pogram w tą grę, tylko kiedyś byłem wielkim entuzjastą koszykówki. No, na Commodore nie ma dobrej koszykówki, no ale ta jest chyba jedną z lepszych. Dobra, popatrzmy jeszcze na inne programy, które sobie tu zainstalowałem na tym kadridżu. Czyli na przykład nasze demo Amigi. O, to już też Wam kiedyś pokazywałem. Taki program demo, format PRG. Dobra, dalej. Może teraz coś z formatu kadridżowego. Ten Batman, 128 KB, a więc to już poważna gra. Na dyskietkach byłoby już na pewno dużo wgrywania. Pyk. Odpalamy Ocean. No, jak widzicie, moment się wgrywa, music. No i sobie możemy chodzić Batmanem, tylko znowu nie ten joystick. A nie, jednak ten. No, całkiem fajna gra. Tu mamy się podciągnąć. O, spadłem. No to już są gry, które naprawdę ukazują potęgę kadridżów, ponieważ... O, ponieważ no, duże gry, szybko się wgrywające, no działają super. Dobra, chyba przegrałem. Robię reset. No i na przykład jeszcze Decathlon, to też było w formie kadridżowej, ten klasyczny kadridż. 16-kilobajtowy. No, olimpiada, liczba playerów, jeden, single events może, co byśmy tutaj wzięli, zbieg na 100 metrów. Oj, coś kiepsko zacząłem. Ucieka mi gościu, ale... No nie tym joystickiem, bo tu się nic nie dzieje. O, no tym, ale teraz to już mam taką stratę, że już na pewno szans nie mam. Tamten już na mecie, a ja dopiero na 40 metrze. No, z Usainem Boltem bym raczej szans nie miał. Finish. Dobra. No i na koniec chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. A mianowicie tutaj do tworzenia tego kadridża użyłem plików albo PRG, albo CRT. Ale da się na pewno, tylko trzeba umieć, ja tego niestety nie umiem, od razu się przyznaję, zrobić kadridż z rozbudowanej gry dyskietkowej. Pod literką D mam lemingi. Pamiętacie, jak pokazywałem lemingi, wygrywałem z dyskietki, wygrywały się bardzo długo. Znalazłem w internecie grę Lemmings na Easy Flasha. Proszę. Szybkie odpalenie. Tu widać, że jest jakiś loader. Od razu to widać. Wgrywa emulujący pewnie stację. No i dobra, już mamy wgrane. Play game. Watch intro. No, tu mamy opis klawiszologii. Tutaj co chcemy sobie wgrać. Unlimited time. Dobra. No i mamy ekranik startowy. Z twórcami gier Lemmingów. Moment wygrany.
przechodzimy do menu, oczywiście kod to nieistotne. No jeszcze wgrajmy sobie intro. No i widzicie jak śmiga? To jest właśnie potęga kadridża. W porównaniu z dyskietką, no rewelacja. Wszystko moment wygrane. Gdyby wtedy, gdy było Commodore, był taki Easy Flash, to myślę, że rewelacja, naprawdę. Szybkość wgrywania, możliwość odpalenia dużych gier, które na dyskietce się nie mieściły albo zajmowały bardzo dużo miejsca. No naprawdę super. Dlatego wtedy posiadanie, no może nie Easy Flasha, ale takich gier na dyskietkach było naprawdę czymś. Co prawda większość moich, na kadridżach, przepraszam, większość kadridży, jakie widziałem, zawierały bardzo proste i dość prymitywne gry. Jedynie kadridż C64 Games System to był kadridż, na którym były dwie rewelacyjne gry. Jeden to Flimbo Quest, a drugi Friendish Freddy, czyli taka gra o cyrku. To pokazywałem na wcześniejszych moich filmach. To było naprawdę rewelacyjne. No ale tutaj naprawdę działanie, szybkość działania lemmingów z kadridża to jest naprawdę coś. No i proszę. Oczywiście no nic nie zmienia faktu, że te lemmingi jednak graficznie są strasznie słabe. Strasznie. W porównaniu z wersją amigową, to co kiedyś mówiłem, jak pokazywałem film o lemmingach, że strasznie się cieszyłem, jak kupiłem lemmingi na Commodore, ale teraz jak je porównuję, no to jednak to jest przepaść. Rozgrywka co prawda fajna, no ale sama grafika to jest przepaść. No dobra, to by było tyle o tworzeniu własnych kadridży na Easy Flasha. A więc tak, pliki CRT, pliki PRG jak najbardziej. Można to zrobić, można tu wpakować bardziej rozbudowane gry, no ale to już trzeba umieć. Chyba to nie jest takie proste. Te lemmingi pokazują, że naprawdę można upchnąć grę, która tak de facto jest trzydyskietkowa, na Easy Flasha i może to śmigać w sposób, no, wręcz błyskawiczny. Dobra, słuchajcie, na dziś to tyle. Zapraszam na kolejne odcinki.